Akademia Śląska w Katowicach wypuściła w świat kolejnych 13 doktorów. Po raz pierwszy uczelnia nadała też stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dziś odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów naukowcom. Akademia Śląska ma nowych doktorów i profesora. Dzisiaj z rąk władz uczelni kilka osób odebrało dyplomy. Wśród nich świeżo upieczona doktor habilitowana. Jestem dumna z tego, że mogłam tworzyć katedrę patomorfologii, że mogę poświęcić część swojej wiedzy uczeniu młodych ludzi, przy okazji doskonaląc swój warsztat, co dzisiaj się właśnie stało. Ta habilitacja jest dla mnie tym większą nominacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Popularność kierunku lekarskiego w Akademii Śląskiej z roku na rok rośnie. Zaczęło się od 50 osób, a teraz jest już 120. Kadra naukowa nie jest liczna, ale od dzisiaj jeszcze bardziej wykwalifikowana. Uczelnia otrzymała możliwość promowania nie tylko doktorów, ale także promowania habilitacji, nadawania tytułów profesora. To jest bardzo duży zaszczyt dla młodej uczelni, która na początku boryka się nie tylko z tym, że musi się zorganizować, ale też no, niezbyt przychylnymi opiniami na temat nowych uczelni medycznych, które powstają. W trakcie podnoszenia swoich kwalifikacji naukowych są już kolejni wykładowcy uczelni.